Cześć, siemano, z tej strony Maxa, to nasz drugi odcinek z gry Hitman Absolution. Dzisiaj rozgrywamy drugą misję. Dobra. Musisz zniknąć z mocy. Agencja zna wszystkie moje kryjówki i będą nas szukali. To najbezpieczniejsze miejsce, jakie znam. Mogę iść z tobą? Musisz się schować, a ja się dowiem, co jest grane. Czy to pan dzwonił? Tak. Nie. O, a to pewnie Wiktoria. Chodź, dziecko. Dziękuję za pomoc. Ta dziewczynka jest ważna. Weź to. Dobrze się nią zaopiekujemy, synu. Mamo. Diana mówiła, że potrzebujesz tego naszyjnika. Nie zgub go. Wrócisz tutaj? Tak. Będę miał cię na oku. $37.50 za noc. Żadnych imprez. Halo? 47. Musimy pogadać. Dużo się słyszy o twoich dokonaniach. Muszę przyznać, że masz jaja, żeby tak palić swojego pracodawcę. Pewnie potrzebujesz informacji. Jestem skłonny współpracować. Ale w zamian mam prośbę. Nie, nie słucham, wiesz? Nowego knypka, który nazywa siebie Królem Chinatown. Ksywa ta jest dość trafna. Chciałbym więc, żeby złożył wypowiedzenie, jeśli rozumiesz, co mam na myśli. Część pierwsza. Król Chinatown. Ten cały król siedzi w pagodzie w centrum miasta, a tam jednostka skorumpowanych glin strzeże go na każdym kroku. Rzadko rozstaje się z tą gromadką, głównie podczas spotkań z dealerem na platformie nad rynkiem. Masz panerską europejską brykę, którą parkuje w pobliskiej alejce. No, to wszystko, co wiem, ziom. Daj znać, jak skończysz, dobra? Dobra. Ja odcinki będę nagrywał po połowie, tak. Jeżeli nie będzie długa misja, to po połowie. Ciąg, 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 ciąg. Bo ostatni odcinek mi się strasznie długo wrzucał. Byłem tak wkurzony. Ale to, dobra. Bierzemy karnister. Myślałam, że w limuzynie. Tu mieszka ten dealer cały, no. To idziemy, go załatwimy tutaj, żeby tą misję szybciej zrobić. Ciąg, 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 ciąg. Sabotuj. Szybko, nie widział nas. Cholera. Coś mi jak ninja. Znowu ziomuś. Okej. Okay. No, nie wygląda to aż tak źle. Czy wygląda? No. Może i wygląda. Siema, tu bałwan. Siema, tu Hitman. Obezwładnimy go. Będziemy zabijać, bo to ja nie będę. Będę czasem zabijał, jeżeli będzie to potrzebne.
Jest tu gdzieś, żeby się go pozbyć. Jakie to dziwne, że on takie skrzynie w mieszkaniu trzyma. Dobra, wstań, weź jego przebranie. Nasz cel jest tam, więc może na niego chwilę poczekamy. O. Narkotyki. Tak, ja po tym mam dodawać, jak mówię. Jak ja już go rozwaliłem. Co on tam robi? Ale wyglądam, oje. Może do niego pójdziemy, się z nim spotkamy i wrócimy do mieszkania. Jak on już tam będzie stał, to go wtedy zastrzelimy. Będzie łatwiej, bo to teraz nie wiadomo, kiedy on tam dojdzie. O, fajnie, że konie oglądasz. Nie były zabawy. U, ale mi FPS spadł. Najlepszy pies w Chicago. Tak, sprzedajemy piwo. Do toalet proszę iść w lewo. Nie, w drugie lewo. Tu w prawo, nie w lewo. Przepraszam. Jest na miejscu. Idziemy do nas. Na miejsce. Cześć. Yo. Dobra. Wejdziemy do naszej kwatery, że tak powiem. King. Czekajcie. Ktoś go zabił. O Jezu, co się stało? O Jezu, o nie żyje, o Jezu, trzeba płakać, załamanie. Co się stało? Dobra, ludzie, spokój. Dobra, słuchajcie, ja na przykład nie mam pojęcia, co tu się do chuja pana dzieje. Niczego nie możemy znaleźć i nie wiemy, o co chodzi. A zatem, przerwijcie poszukiwania, ale nie rozpraszajcie się. Okej. Masz, mam jakiegoś drobniaka? Hej! Proszę. Tam jest kawa! Siema. Spoko. Nie znów byś miał, ale i tak byś mi wpuścił. Benaka con quien te quiere, si mi amor. Mi amor? Co sprowadza twój twardy tyłek w moje progi? Potrzebuję informacji. Cóż, tym się zajmuję, informacją. Ty jej szukasz, ja ją znajduję. Oczywiście nie za darmo. Pewnie, że nie za darmo. Oczywiście. Dziewczyna o imieniu Victoria. Agencja chce ją mieć. Muszę wiedzieć czemu. Nie, zaraz. Agencja? Chcesz, żebym grzebał w sprawach agencji? Co, ty oszalałeś? No. Tak, jesteś szalony.
Dobra, ile chcesz mi zapłacić? Podaj swoją cenę. No, cóż, narzędzia. O, ja bym mu nigdy nie oddał, ale za takie ważne informacje. Osrany siedzi. Masz. Słuchaj, co mówi ulica. Usłyszysz o dziewczynie. Wiesz, co robić. Zadzwonię. Dokładnie. Taki hardcore wychodzi, taki ją. Cichy zabójca. No. Dużo rzeczy. O, skąd ja ten karabin mam? A, to wcześniej. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Kolejny niedługo się pojawi, więc na razie.